witam was wszystkich. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałabym wam powiedzieć, że Jezus Chrystus niedługo powróci na tę ziemię. Czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz? Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba? On powróci na tę ziemię. I dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, masz czas, by pojednać się z Bogiem. Nie zwlekaj i nie trać czasu na głupoty. Dlatego, że świat duchowy jest bardzo realny. Niebo jest realne, piekło jest realne. A twoja wieczność decyduje się właśnie teraz, gdy jesteś na tej ziemi w ciele. Gdy już opuścisz swoje fizyczne ciało, będzie za późno. Dlatego nie trać czasu. Jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą do Wszechmogącego Boga jest Jezus Chrystus. Ten, który był bez grzechu. Ten, który przyszedł na tę ziemię jako sługa. Umarł na krzyżu, ukorzył się. Dał się ubiczować. Był torturowany dla ciebie. Zrobił to dla ciebie. Niezależnie od tego, czy ty to przyjmiesz, czy nie, on to zrobił. Jeżeli tego nie przyjmiesz, to jego ofiara tak naprawdę nie będzie w stanie w żaden sposób ci pomóc, dlatego że to się dzieje przez wiarę. Jeżeli przez wiarę przyjmiesz to, że on przyszedł w ciele, że on umarł za ciebie i zmartwychwstał i uczynisz go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. To jest jedyna możliwość, żeby być w wieczności z Bogiem. To jest jedyna możliwość, żeby zmyć z siebie winę, żeby zmyć z siebie grzech. Nie jesteś w stanie w żaden sposób zasłużyć na zbawienie. Nie jesteś w stanie. Niezależnie od tego, ile dobrych uczynków robisz, to sam wiesz najlepiej, jak często upadasz, jak często złorzeczysz, jak często jesteś nieuczciwy. Nawet jeżeli nie w czynie, to w swoich myślach. Wiesz sam najlepiej. Nie jesteś w stanie oczyścić się w żaden sposób. Nie jesteś w stanie usprawiedliwić sam siebie. Jedynym, który może cię usprawiedliwić, jest ten, który był sprawiedliwy, który był bez grzechu, który był doskonały, gdy chodził po tej ziemi. A teraz czeka na ciebie w wieczności, ale potrzebna jest twoja decyzja. Przyjść do Jezusa. Ja zrobiłam to wiele lat temu, on nigdy mnie nie zawiódł. Byłam kiedyś bardzo pogubioną osobą, bardzo nieszczęśliwą. Miałam depresję, a jednocześnie byłam bardzo cyniczna i zgrywałam twardziela. Dziś, gdy patrzę na to z perspektywy czasu, widzę, jak bardzo to było żałosne. Może ty zgrywasz twardziela, a w swoim sercu wyjesz z bólu, a w swoim sercu pytasz, po co to wszystko. To chcę ci powiedzieć, jest odpowiedź. Tylko musisz się ukorzyć i przyjąć prostą Ewangelię. Tak prostą, że aż wydaje się głupia. Tak prostą, że aż wydaje się naiwna. Dlatego, że jest napisane w Bożym Słowie, że Boże głupstwo jest mędrsze niż mądrość mędrców. Bogu upodobało się zbawić ten świat przez głupie zwiastowanie. Jeżeli ukorzysz się i to przyjmiesz, i to zaakceptujesz, będziesz zbawiony. A jeżeli będziesz zgrywał chojraka lub intelektualistę, to pójdziesz na potępienie. Niebo jest realne, piekło jest realne, ty decydujesz. Możesz zdecydować dziś. Możesz zdecydować teraz, póki jeszcze trwa to, co się nazywa dzisiaj. Bo koniec przyjdzie szybko. Jezus wraca. Mówię ci to. On wraca. Pewnie wróci za twojego życia. Ale niezależnie od tego, czy wróci za twojego życia, czy nie, potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Potrzebujesz odkupiciela. Potrzebujesz usprawiedliwienia. Tylko On może cię usprawiedliwić. Ukórz się przed Nim. Przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Uznaj swoje dotychczasowe życie za błąd, za grzech. A będziesz z Nim w wieczności. Przejdziesz ze śmierci do życia. Nie czekaj, bo nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Nie czekaj, bo nie wiesz, co wydarzy się jutro. Może nie dożyjesz jutra. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj żyją, a jutro ich już nie będzie. Dlatego, że być może dzisiejszej nocy albo jutrzejszego ranka umrą. Nie trać czasu. Nie wiesz, ile potrwa twoje życie. Umierają dzieci. Umierają młodzi ludzie. Nie mów sobie, jestem młody, mam czas, bo może go wcale nie masz. Może tylko ci się wydaje, że go masz. Póki jest dzisiaj szansa dla ciebie, póki jesteś w ciele, wykorzystaj ją. Oddaj swoje życie Bogu. Uznaj, że go potrzebujesz. Przestań chodzić swoimi drogami, a będziesz zbawiony. Amen.